A man has a choice. I chose the impossible. I chose to build Rapture. Cześć, z tej strony Mariusz, a to kolejna część serii Bioshock. Jak pewnie pamiętacie, rozwaliliśmy się samolotem, trafiliśmy do tajemniczej latarni morskiej, która okazała się wielką windą prowadzącą wprost do Rapture, w którym dzieje się nie najlepiej. Poznaliśmy Atlasa, który wybawił nas z opresji. Idziemy właśnie mu pomóc. No dobra. Widać, miała tu miejsce jakaś impreza noworoczna. 59. Maski. Nie zdobyliśmy rewolwer. Jakąś pierwszą konwencjonalną broń. Skakanie stąd to byłby głupi pomysł. Whisky. Chlałem się. Ale nie na długo. Widać mocna głowa. Dobra, tam widać genofaga. Na razie nie będę go niepokoił. Theater. I got working folk coming in from Port Neptune trying to catch a little diversion, and all they can think about is the stink coming out of your shitter. Get it fixed. Nie można spuszczać wodę. Taka ciekawostka. No i wypiłem whisky z piwa. Fajnie. Don't fucking judge me! Warto jednak ogłuszać najpierw. Leczy się. Ale to była damska łazienka, to jest męska. O, jakieś przejście. A zanim tam przejdę, to jeszcze sprawdzę sobie dolne piętro. Instruktor wiadomości pusty. Dobra, jakaś kasa, apteczka. Co tu mogę zrobić? Nie rozbiję tego. Mam ten rewolwer, ale nie chcę go używać, bo chyba amunicji nie będzie to za dużo. Przynajmniej na tym trybie. W tym poziomie trudności. Charlie! Charlie! Where are you going? Genofag. Zastrzyk. Pistolet. Pistolet i rewolwer, czy? Tylko rewolwer. Merlot. Kasa. Przelikiery, wina, piwa. Rapture.
coś tu pospadało te litery. Będę się truł. Samotny Sylwester. Another New Year's, another night alone. I'm out and you're stuck in Hephaestus, working. Imagine my surprise. I guess I'll have another drink. Here's a toast to Diane McClintock, silliest girl in Rapture. Silly enough to fall in love with Andrew Ryan. Silly enough. No fakt, musiał zaatakować tę imprezę tutaj. Przyjemnie w tej kuchni. Rzucam dolary. Zwłoki. Zniekształcone te twarze. O, te narkotyki robią z ludźmi. O nie, kolejny. Tu była ta dziura w męskim kibelku. Sobie nuci. No, makabra. Czyli to nie są dzieci, tylko jak powiedział nam Atlas, siostrzyczki, które są potworami. Dobra, ale czy się rzuci na nas? To się okaże. Co my tu mamy? Przez twórców. O. Jeszcze mam problemy. Chyba nasz Big Daddy, czyli tatusiek. Znaczy pobiega na fagu. Czyli tak to działa. Chodzą w duecie. Przeszukaj. Rewolwer, amunicja. Super. Automat.
okropny soundtrack. That's what is under Cohen. Jakieś kino? Footlight Theater. Jakiś teatrzyk. Co tu jest? $100. To widzicie, dla tej dziewczynki, czy siostrzyczki raczej. Nieważne, są dolary i inne dobre, tylko ten materiał genetyczny zwany Adamem. Ciasto z kremem. Okej, okay, odnowiłam trochę życia. Komora witalna. No właśnie, co to takiego było pytanie? Jeśli zabiją cię wrodzy mieszkańcy Rapture, powrócisz do życia w ostatniej komorze witalnej, koło której przeszedłeś. Część twojego zdrowia odnowi się, a ponadto zawsze odzyskasz niewielką ilość Ewy. Komory witalne działają automatycznie, nie trzeba ich używać ani włączać. To super, czy można powiedzieć taki mały checkpoint. Go away, odejście na podżegowy. Dobra nazwa. Okej, wracam do walki. Wypadła. Ale skąd on się tu wziął? Zabiję sobie apteczki. Żadnego. Gleba. Podać. Fajny efekt, jak się stanie pod wodospadem, jakby. Podał nam na twarz, o właśnie. Falki. Zwłoki. Tatuśka. Mała dziewczynka, chyba. Skrzynka. Bliski? Niekoniecznie. Mary? Lepiej. Security alert in tam, ale... Dobra, nas coś tak nie wygoni. Właśnie, właśnie, to się przyda. Muszę wkręcić wodę. Dobra, z miotaczem nie wygram. Tam mieliśmy właśnie się udać. Teraz idziemy gdzie? Wygląda
Which one of the bitches sent you? The KGB wolf or the CIA jackal? Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Admiral Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muscle. And with that, farewell. Or thus was on, jesteśmy szpiegami, ale tak nie jest. Trafiliśmy tu przypadkiem. Sporo was. Dobra, czas na pawilon medyczny. Czyli Andrew Ryan bardzo sobie ceni to, żeby miasto zostało tajemnicą. Now you've met Andrew Ryan, the bloody king of Rapture. Now find your way to emergency access. Droga do wejścia. Operacje plastyczne do Strasteinmana. O, mamy mapę. Dobrze. Hall. Spore pomieszczenie. Naprawdę spore. Hey, Mary, go gate tonight. I heard Ryan and Raiders are playing. No way, it's not safe. Have you heard? Access bandits are everywhere. But you can shukaj pusto. If you do that, we'll włamać. If you serve that in any respectful mode. To chyba po tej stronie drzwi. Dobra, to może jeszcze nie będę się tu włamywał. Dystrybutor. Welcome to the Circus of Value! 28 od 48 możliwych. Trochę drogo. Tell the minister he'll just have to wait. To jest taki sklepik. Fill your cravings at the Circus of Value! Jeszcze mamy naszego rekorderów tutaj, gdzie poznajemy historię mieszkańców. No właśnie, znaleźliśmy jeden z nich. Dr. Steinman said he'd release me today. Ryan didn't come to see me since the New Year's attack, not once. But Dr. Steinman was very attentive. He told me that once the scar tissue was gone, he was gonna fix me right up, make me prettier than any girl I've ever seen. He's sweet, all right. And so interested in my case. Dobra, czyli zmierzamy tutaj chyba do gabinetu jakiegoś chirurga plastycznego. Jakoś nie da się przebić. A, apteczka. Widzisz, na rezerwie dopełni się Ewą. No naprawdę, to tak jakby... Jak reklamowali narkotyki. Jak nie działa, włamiemy się. Po włamaniu potraktują cię jako sojusznika i będą walczyły z twoimi przeciwnikami. Dobrze wiedzieć. Pola. Zamień rury. Okej, czy taka minigierka. Sześćdziesiątych. Czekaj, on sobie krąży. Mam jakiś dostęp do bezpieczeństwa. Jeszcze taki bardziej awaryjny. Keep away from my patience!
strzela. Stop wasting my time! Stop running like a fool! O, strzela do mnie. Sobie radzi, tylko szkoda, że strzelał również do mnie. Takiej filozofii, że możemy sobą rządzić, tak? Bo poczynania są naszą własnością. Znaczy nasza płeć, rasa. Pewnie jakaś strzelba. Oho, karabin? Bardzo dobrze. Przydałby się już jakiś zastrzyk swojej mocy. Mary, amunicja. Sporo tej amunicji, myślałem, że będzie tego mniej. Nie muszę się aż tak ograniczać. Przejdę? Nie.
Czarno-biały obraz. You promised me pretty, Simon! You promised me pretty! Now look at me! Look at me! Steinman nie był zbyt dobrym chirurgiem. Z tego co mówią nam te wizje. You keep an eye peeled for Steinman. But that bastard set up shop in the surgery wing. You wanna find him? Just follow the blood. Chodzić. Czyli dewiza lekarzy. Nie każdy. No dobra, dobra. Wyższe standardy. Dzień. Adam presents new problems for the professional. As your tools improved, so do your standards. There was a time I was happy enough to take off a wart or two, or turn a real circus freak into something you can show in the daylight, but that was then, when we took what we got, but with Adam, the flesh becomes clay. What excuse do we have not to sculpt and sculpt and sculpt until the job is done? Sekcja pogrzebowa. All their machines will short their power if you hit them with electromotive. Nie mam błyskawicy. Skończyła mi się energia. Tu jest szkawka. Jak się go trochę oberwałem. Mogę złamać zabezpieczenie. Wygrywać te... Oto. Mocno. Tak. Szybko idzie ta ciecz. Nie, nie mogę zrobić. Czas ucieka. No dobra, mamy to. Połączone. Nawet skoczyło osiągnięcie. On the surface, the parasite expects the doctor to heal them for free. The farmer to feed them out of charity. How little they differ from the pervert who prowls the streets looking for a victim he can lavish for his grotesque amusement. To jest kolejna maszyna. Z maszyną nie macie szans. Ciastka z kremu. Dokładnie, tak łatwo jest zwalniać ciastkę z kremu. Można zrobić to do maszyny. I was at German prison camp. Only
Tenenbaum, jakaś nowa postać. I have love for science. German doctor. He make experiment. Sometimes he makes scientific error. I tell him of this error. And this make him angry. But then he asks, how can a child know such a thing? I tell him sometimes I just know. He screams at me, then why tell me? Well, I said, if you are going to do such things, at least you should do them properly. Taka chora w sumie, bo nauka przede wszystkim, nieważne czy w dobrych celach, czy w złych. Tutaj się toczy, żeby była ta nauka robiona w sposób prawidłowy, tak? Żeby było jak najmniej pomyłek. Wrogowie używający stacji otrzymają obrażenia. Ciekawe, czyli też mogą się leczyć dzięki takim stacjom. Dobra. Teraz już nie mogą. Co my tu mamy? Co wyobraźni? I am beautiful, yes. Look at me. What could I do to make my features finer? With Adam and my scalpel, I have been transformed. But is there not something better? What if now it is not my skill that fails me, but my imagination? Słychać jakiś płacz, znowu jakiś genofakt. Pola zmierzchu, ten pogrzebowy. A rat! It's a rat! I'm a star! Okej, moi drodzy, no myślę, że na ten odcinek to już wystarczy. Będziemy kontynuować zwiedzanie tego demonicznego pawilonu medycznego, tej przychodni śmierci w kolejnym odcinku, bo tutaj myślę, że już temat wyczerpaliśmy, jak na te pół godziny ponad. Dziękuję wam, że byliście i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.